Mam na imię Natalia, mam 31 lat, zostałam zdiagnozowana w wieku 23 lat. Ja byłam odrzucaną osobą społecznie, po prostu też nie umiałam nawiązać relacji, też być może z nieśmiałości to wynikało, ale to bardziej od ludzi. Ja chciałam do ludzi, oni nie chcieli mnie, bo nie mieściłam się w standardach grzeczności. Jestem bardzo dowcipna, wysoko ironiczna, więc mogę ludzi odrażać, po prostu. Myślisz, że osoby w spektrum kochają inaczej, czy kochają tak samo jak reszta świata? Kochają tak samo, tylko my tego nie pokazujemy czasami, bo nie mamy mimikę twarzy bardziej taką, że nie pokazujemy swoich uczuć. Emocje, każdy ma takie same. Każdy człowiek na całym świecie, bez względu na kulturę, ma takie same.